Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku ze Subnautica. Moi drodzy, no to moje tutaj próby wejścia na górę okazały się niestety fiaskiem, bo mimo że jest tutaj zielone, no to wejść niestety, ale nie możemy. I taka jedna nowość, która być może, tak mi się przynajmniej wydaje, dosyć mocno nam się przyda. Konkretnie, mamy mapę. Tylko ta mapa jest jeszcze, widać, troszeczkę nieogarnięta. Na razie nam tylko wykryło tutaj tą część, bo wszędzie mamy oczywiście mgłę wojny tak zwaną. Więc to będzie trzeba sobie ogarnąć. No nie znalazłem modyfikacji na poruszanie się po lądzie. A naprawdę jest to dramatyczne. Nie wiem, czy nasza postać po prostu uwielbia wodę, czy coś takiego, ale no w wodzie się porusza dobrze, ale na powierzchni już jest to dramat. Dobra, kontynuujemy oczywiście nasze tutaj zmagania. Tylko nie wiem, czy nie mam delikatnie mikrofonu zbyt blisko twarzy, bo wydaje mi się, że jest lekki przester. Ale mam nadzieję, że nie. Dobra, czyli tak, to raczej jest zepsute. I raczej mi prąd walnie. Tutaj nam coś mówiła nasza Siri pseudo, że jest jakaś dziura. Tylko pytanie, gdzie jest ta dziura? Gdzieś tu? Coś tu widzę. Coś tu poleciało chyba na górę nawet. Ciekawe. No, więc mapkę mamy. Moi drodzy, ja już tutaj sobie, że tak powiem, powoli nawet dostosowuję sobie czas do nagrywania. Żeby wrócić do poprzedniego tempa nagrywania. I ogólnie chyba chciałbym delikatnie zmienić format kanału. Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć. Bo no to ja zazwyczaj był w sumie, no wiecie, kanał gameplayowy, tak? Wow! Au! Co tu się dzieje? Tu zawsze był tak naprawdę format gameplayowy i oczywiście tego formatu sobie nie odejdziemy, więc o to się nie martwcie. Zawsze to będzie tutaj taki formacik gameplayu. Tylko co mam na myśli? Czekajcie, powierzam sobie dane. Dane z strony jest skrzynki Aurory. Dobra, tu coś jeszcze miałem chyba. Nope. Jest niby pobierz dane, ale dane już mamy pobrane. To za chwilę. Nie dokończyłem myśli. Co mam na myśli? Zmiana formatu kanału. Nic złego. Nie musicie przejmować. Bo oczywiście gameplaye nadal będą tutaj. Ciągle. Nie będzie również creepypast, tak jak wcześniej była mowa o tym. Więc o tym, na razie do tego nie w ogóle nie planuję, że tak powiem, wrócić do lekturowania tych creepypast. Więc... tutaj, no, zostaje to po staremu. Wiecie, zespawane, gdzie mam laser? Laser mam tu. No, proszę mnie tutaj laserować. Wiecie co, ogólnie chciałbym sobie przetestować typ nagrywania. Oczywiście odcinków z gier, ale jeżeli chodzi o takie survivale, jak, nie wiem, Planet Crafter, czy coś innego, czy nawet w sumie inne gry, chciałbym raczej zrobić na podstawie skondensowanego gameplayu. Co mam na myśli, mówiąc skondensowany gameplay? Mam na myśli, kochani, że... Gdzie dostęp do laboratorium? Gdzie to w ogóle... Może skontynuujmy te myśli już dopiero jak wyjdziemy stąd, bo tu jest dosyć sporo zagrożenia. A ja tak sobie latam jak oparzony. Jak łupa zoni. Dobra, to jest również laboratorium. To jest jakieś wyjście? Nie, to jest tylko i wyłącznie komora tlenowa. Nic tu nie widać. Nic tu nie widać. Po prostu gram. Kolejne przejście bez... Niestety, ale... Bez... Kurwa, zapomniałem słowa. Bez gaśnicy. Tutaj wejść też nie możemy, niestety. Dobra, czekajcie, tu gdzieś był chyba kod. Przetrwanie, schematy, pobrany dane, wskazówki i kody. Dostęp do laboratorium.
Jeśli potrzebujesz ulepszyć swój sprzęt, proszę użyj stacji modyfikującej w poprzedniej sekcji albo odzyskaj skonfigurowany sprzęt z laboratorium znajdującego się obok cewki z danymi. Kod do drzwi to 6483. 6483. Ok. 6483. 6483. Unlocked. To jest to samo przejście. Może być. Mikroskop uszkodzony, brak miejsca w ekwipunku. No do Aurory sobie na pewno jeszcze wrócimy. To możecie być pewni. Czego można dowiedzieć się od umysłu Roju z planety Strader 6? Strader? Wykryto uszkodzenie baz danych w twoim PDA. Twój schemat działka impulsowego został ponownie zsynchronizowany. Coś mi leciało chyba do oka. O Jezu, ale mi łzawi. O, dramat. La dramat. Duża kolba. Dobra. Tu już chyba wszystko jest wzięte, aczkolwiek myślałem, że jakieś przejście sobie tu odblokujemy. Mimo wszystko coś lepszego niż to. Coś lepszego niż to. Widzę, że tutaj zbytnio no nie ma. Widzieliśmy jakieś dane. Działko impulsowe. Czy my mamy działko impulsowe? Czy to jest działko impulsowe? To nie jest działko impulsowe. To jest działko grawitacyjne. To jest działko grawitacyjne. No dobra, no musimy przejść tędy. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Tyk, 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 tyk. Au, 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 au. Naprawdę to tutaj, że tak powiem, ugaszanie pożarów jest głupie. Nie podoba mi się. Dobra. Buta wjeżdżam. Kolejna gaśnica. Brak miejsca w ekwipunku. Dobra, to sobie to jeszcze przy okazji ugaśmy. Być może, żeby nam przypadkiem się nie rozprzestrzeniło to ponownie. Gaśnicę sobie kolejną weźmiemy. Tak na wszelki wypadek. No i mamy przejście. Na szczęście mamy działko grawitacyjne, które nam, mam nadzieję, pomoże. Chociaż ono dosyć daleko mu do pomocy, moim zdaniem. To działko grawitacyjne jest, jak jest. Dobrze, że jest, ale w sumie jakby go nie było, to w sumie też się nic nie stało. Dobra, no wyszliśmy. Wyszliśmy, jesteśmy na zewnątrz. Cóż tu jest? Tu jest headcrab. Tam jest kolejny headcrab. Myślałem, że może znajdziemy coś tutaj oprócz tego, ale nie. Jest kolejna skrzynia. La bateria. Pik. Kutawiksy. Dobra, widzę, że tutaj nam... Kurwa, uwielbiam to. Leć, goń się kleszczu. Ciebie też, żegnamy. Dobra, płyny są wymagane. Sobie od razu wypijmy. Baterijkę sobie weźmy. No i teraz tak, gdzie jest nasz Simov? To jest pytanie za milion punktów. A wielka mowa jest tu. I to dało się wejść od dupy strony, za przeproszeniem. Jest w ogóle jakiś zielony? Nie, i sam. No dobra. I tak, coś tam sobie znaleźliśmy, coś tam sobie odkryliśmy. Jak to w ogóle wygląda? Jak to wygląda tutaj? Topografia. Proszę mnie nie atakować. Wracamy na chatę, bo mamy sporo upgrade'ów. Mamy dosyć... Naprawdę wiele... Wow, Fuck me, nie, widzę. Na powierzchnię, nie odwracaj się za siebie, Shiro, proszę. Ja o tobie żem słyszał. Ty jesteś jakiś tam lewiatan i wolałbym cię nie spotykać. Dosyć często. A przy okazji, jak żadnych nie dostaniemy jakichś rakiet czy coś takiego, chociaż nie wiem, czy to w ogóle są jakieś bronie defensywne. Ofensywne, nie defensywne, bo defensywne może i są. Ale ofensywnych chyba nie ma.
ogóle co to jest? Czy to jest ten kamień? Te glutki go tak wyniosły? Nie, to jest jakiś life pod. Ooo! Kapła numer 4. Rozumiem, że tu... Aha! No dobra. Wrzucę PDA. Dziennik założyć kapsułę numer 4. I blueprint jest. Mapik na stworzenie. Kurde, mówię o rakietach i teraz znajduję rakiety. Fajnie. Bardzo fajnie, ale myślę, że to jeszcze i tak nie jest dobry moment na tworzenie takiego typu arsenału. Dobra, widzę, w związku z tym, że już mamy tu mniej więcej spokój, no to możemy już sobie dalej porozmawiać. O co chodzi z kondensowanym gameplayem? Jak widzicie, tutaj bardzo często jest tak, że ogrywając jakąś grę, no w większości czasu nic się nie dzieje. Ja nie lubię modyfikować filmów, nie lubię ich obrabiać tak dosyć mocno, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozwój kanału, no coś tutaj się musi zmienić. Coś musimy jednak stworzyć, no bo wiecie, te 1900 osób, które w tej chwili subskrybuję, chyba 1900, nie jestem pewien, no lubi tego typu gameplay. Ja sam lubię tego typu gameplay, bo lubię rozciągnięte serie, ale wiadomo, no ten gameplay nie jest aż tak atrakcyjny, jak być mógł w sumie, zawsze. I mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. I gameplay mógłby być skondensowany, czyli na przykład, nie wiem, jest napisane, że idziemy do Aurory, no to ja odcinek tnę w ten sposób, że tylko i wyłącznie on pokazuje Aurorę i ten odcinek już nie trwa 45 minut. Ten odcinek będzie trwał, nie wiem, 15, góra 20 minut. Ja tak naprawdę spędzę nad tym odcinkiem dużo, dużo dłużej, bo to nie będzie tam 45 minut plus półtorej godziny obrabiania, tylko to już, kochani, będzie, nie wiem, 3 godziny nagrywki, 2 godziny nagrywki i 2 godziny obrabiania. Czyli no znacznie, znacznie więcej. No ale co po niektórzy oczywiście będą z tego zadowoleni, bo nie będą musieli po prostu tyle tego oglądać. Kondensacja do 300 metrów, świetnie. I teraz mam też do was w sumie takie pytanie. Czy wy chcecie tego typu gameplay? Czy raczej zostajemy przy starym gameplayu? No ja wiem, że tak naprawdę wy odpowiedzieliście mi, że zostajemy przy starym, ale... Ale może byśmy spróbowali po prostu nawet ten nowy typ gameplayu. Dobra, radio. Lokalizacja sygnału przesłana do PDA. Odtworzenie nagranego sygnału SOS. Oficer Keen. To oficer Keen z kapsuły ratunkowej 19. Kapitan nie żyje. Przyjąłem dowodzenie. Ostatnią rzeczą, jaką zrobił kapitan, było danie mi spłużonych suchego lądu. Wygrupujemy się 1,5 kilometra na południowy zachód miejsca katastrofy. Nie rozdzielajcie się, powodzenia. Ta wiadomość zostanie teraz powtórzona. Udane miejsce spotkania uległy uszkodzeniu. Pobieram współrzędne miejsce do niewiadomości. No i świetnie. Dobra, ładowarka baterii. Ciebie musimy naładować. W ogóle nasze sprzęty to przydałoby się, że tak powiem, przeładować. Nawet to zrobię. Sporo mamy tych ogniw, które są w lekkim stanie zużycia. Na razie weźmiemy sobie to. Niech to się elegancko ładuje. No, te torby to mi są tak potrzebne, że nie są w ogóle nam potrzebne, no ale... Wziąłem, no to wziąłem, tak? Niech se będą. Możemy na razie je tu postawić. Żeby nam miejsca wokół nie zajmowały. Mamy posterki również. Postery sobie możemy gdzieś przyczepić. Keep calm. Możemy sobie gdzieś Combinezon Brown postawić, ale dokładnie. Tylko już nie ma miejsca. Mamy plakat Combinezon Brown pod wodą. To było gdzieś. O, dobra, świetnie. Ładnie to wygląda. Dramat. Otwórz pojemnik. No i mamy moduł zwiększenia wydajności silnika Cyklopa. Wszystko pięknie, ładnie. Wszystko pięknie, ładnie, ale nie mamy Cyklopa. Nie mamy Cyklopa, moi drodzy. Myślę również... tu było jedzonko gdzieś, tak? Nie, tu była miedź. Nie, tu nie była miedź. Tu było jedzonko. I możemy to odłożyć na razie. Jakieś tam rzeczorki. Tu była chyba miedziucha. Tak, tu były takie common,
common itemy. Konstruktor baz w ogóle jest rozbudowany. Czemu on jest rozbudowany? Czemu ja nie mam tutaj żadnej baterii jeszcze? Dobre pytanie. Ale odpowiedź już nie taka prosta. Tyk. Mamy wszystko zrobione. Tu już widzę, że się ładnie ładuje. Świetnie. 74%, 75%. Czy my coś odblokowaliśmy? Oprócz duże pomieszczenie, to może nie. Chociaż może i to nie byłoby głupie. Biorę aktor, moduły wewnętrzne. Odwarka ogniw, akwarium, stanowisko modyfikacyjne jest niestety jeszcze nie. No w większości łóżka i tym podobne. Stacji dokującej też nie mamy. Więc nie bardzo mnie interesuje jeszcze tworzenie bazy, powiem wam osobiście. Takiej bazy. Stricte bazy. Więc na razie myślę, że to sobie zostawimy. Dwie bateryjki sobie wezmę. To jest norma. Konstruktor bazy wezmę. Działko grawitacyjne jest mi w tej chwili niepotrzebne. Przynajmniej... Dramatyczne. Nie mogliby zrobić, nie wiem, pod F zabieranie czy coś takiego. No nie wiem, no... Oj. Wydaje mi się, że teraz kombinezon, który mamy, już nie jest nam potrzebny. Być może się zaraz pomylę i być może się będę musiał po niego wrócić. Być może. A być może nie. Więc wolę to sobie zostawić. Konstruktor baz, gaśnica mi też nie jest raczej potrzebna. Więc sobie to się zostawimy. No i tak. Weźmiemy sobie dwie kostki odżywcze. To jest pewne. Przefiltrowana woda, dziurawiec, łypacz, bla bla bla. Myślę, że musimy iść po wodę. Znów widzę, że nie mamy ładnie posegregowanego tego wszystkiego. No ale dobra, myślę, że sobie zaraz to zrobimy. Tu chcę pod dwójkę, to chcę pod trójkę. Czwórka, piątka. Elegancko. Big light. Pęcherzówka. Fajnie, że ta pęcherzówka jest taka dobrze widoczna. Czym ty jesteś? Jakiś dziwny jesteś. Widzę trzy pęcherzówki na horyzoncie. Czy tu są w ogóle puste skrzynki? Już puste, puste, puste. Tak, tu są puste. Kolejną pęcherzówę bierzemy. W ogóle to powiem wam, jest pierwszy taki dzień. Zobaczcie, co się stało. Przykleiło się do niego, jak go ciągnie do góry. Do góry! O mnie, moje dysko. To jest pierwszy w sumie taki dzień, gdzie sobie mogę usiąść i na lecie ponagrywać, wiecie? Już dawno naprawdę nie miałem takiego dnia, gdzie bezproblemowo... Nie mamy prądu. Nie mamy prądu. Dobra. Może trzeba jednak dorobić z jeden moduł. Tytan, kwarc i ruda miedzi. Tytan, kwarc i ruda miedzi. Zróbmy jeszcze jeden moduł, bo widzę, że on jest niewystarczający. Lepiej go dorobić. Będzie tak tu. Może nawet jeszcze jeden moduł by się przydał. Gdzie to w miarę 6, 7? No jest na plusie. Ładuje i jest na plusie. Dobrze jest, okej. No tylko trochę sporo energii straciliśmy na to. Czasu, nie energii. O czym ja mówiłem? Kurwa, ja to mam pamięć złotej rybki, naprawdę. Totalna pamięć złotej rybki. Nie wiem, o czym mówiłem. Nie wiem, że to jest pierwszy dzień taki, gdzie mogę naprawdę usiąść i sobie ponagrywać. Jestem zmęczony, co prawda, ale nie tak jak na ostatnich odcinkach. Zresztą nawet tutaj nasz króliczek, że tak powiem, kanałowy powiedział, że było słychać na ostatnich odcinkach moje zmęczenie. I to prawda, bo to zmęczenie nadal u mnie, jakby nie patrzeć, jest. Jest znacznie już mniejsze niż na samych początkach, gdzie musiałem tam, wiecie, gipsy trzecie, etc. No ale nadal, no nie jest to... Nie jestem jeszcze wypoczęty na tyle, żeby bez problemu sobie tam, nie wiem, robić nagrywki jakie chcę. Ale jest lepiej. Jest lepiej, więc... Mam nadzieję, że naprawdę to się niedługo skończy i będę mógł
oddać się przynajmniej w jakiejś części do waszej dyspozycji. Dobra. Więc tak, klikamy sobie N. I problem jest taki, że nie wiem, gdzie byłem. Nie wiem, gdzie ja byłem, więc wiecie co? Ja sobie dzisiaj zrobię takie Tour de France. Jakkolwiek to zabrzmiało. 900. 500. 800. 1500. Kurwa, daleko. Daleko. Dobra, zacznijmy sobie od tego zejścia. To jest dosyć blisko. 500 metrów. Plus, plus i orzeszki. I właśnie o to chodzi, że te nasze odcinki to jest taki mój osobisty gameplay. Totalnie mój osobisty gameplay. Poczekajcie, kawka. Bardzo dobre latte. Te macchiato. To jest taki mój osobisty gameplay, gdzie ja gram tutaj z wami tak, jakbym osobiście sam grał. Tak jakbym sam oczywiście sobie tutaj próbował coś rozegrać. I powiem wam osobiście, że jedyną różnicą między takim moim prywatnym gameplayem a graniem z wami to jest to, że ja tak naprawdę tutaj wam to komentuję. To jest jedyna różnica w gameplayu, jaki byłby moim prywatnym, a tym z wami. I powiem wam szczerze, że od zawsze o tym właśnie marzyłem, żeby ten gameplay był taki frywolny. Taki mój osobisty, gdzie nie musiałbym się jakoś starać, żeby was tu zabawiać. Wiadomo, każdy z nas ma jakieś tam swoje lepsze dni, gorsze dni. I właśnie o to mi chodziło. Zawsze o to mi chodziło, żeby to wyglądało w ten, a nie inny sposób. Co? Chyba zniknęło. U mnie chyba zniknęło. Wow, panie! Dobra, to moja wina. Moja wina, bo nie patrzyłem w lusterka. Nie patrzyłem w lusterka. Chcę, żeby mi się zapaliła ta... Zapalił ten beacon, który tam jest, ale widzę, że on się nie chce palić. Zejście 200, tak? Czemu tu nie jest widoczne? To właśnie dobre pytanie, czemu to nie jest widoczne? O, jest widoczne, dobra. Kapsuła ratunkowa 17. Ja wszystkie kapsułki ratunkowe, czy w ogóle wszystko, co już zrobiłem, to bym sobie ten taki, o, jasny zielony. A ja w ogóle widzę, że jest kolejna wiadomość. A to moje zejście, to ja bym sobie walnął na czerwono. To jest moje prywatne i tyle. I to w ogóle też mogę sobie już wyłączyć. To już nie istnieje dla mnie. 800 metrów, tu mamy 586, 1600. Dobra, to lecimy tu teraz. Ja tu widzę jakiś wrak, ale w tym wraku chyba byliśmy nawet. A może i nie? Chyba jednak nie byliśmy. Słuchajcie, chyba jednak nie byliśmy. No właśnie, bo widzę, że są zespawane. Au! O ty... Wąda piekła, kurwa, wściekła. Ja nie przepinać na tych odcinkach, no ale trudno. To jest właśnie mój gameplay. Ja, wiecie co, jestem osobą, która mega dużo przeklina. Tu... Na odcinkach może tego nie widać, bo... Znaczy, inaczej. Jak graliśmy jeszcze w ligę na streamach i tak dalej, to było dosyć to mocno widoczne, bo przeklinałem jak szewc. Zresztą ja wiązankę potrafię walnąć taką jak nikt inny. To jest też chyba moim atutem. To jest chyba też moim atutem. To w ogóle już mieliśmy. I ja lubię przeklinać. Podobno jest to... Czy tłumaczę sobie tym, że podobno ludzie inteligentni dosyć sporo przeklinają, co myślę, że nie jest prawdą, no ale ja sobie tak to tłumaczę. Ja sobie tak to tłumaczę. Więc no, jestem starszym przeklętnikiem. Też nie staram się tutaj wam tych moich przeklęć cenzurować, jak na przykład, nie wiem, ostatnio oglądałem coś na YouTubie i widziałem... Lekka butla zwiększonej pojemności. Ultra lekka butla, która nie ogranicza ruchów. Ouu. Dziękuję. Woda. Konsola pojazdów to też już mamy chyba. Tak, to już mieliśmy. O, fragment konsoli też mamy już. To już wszystko jest przez nas wzięte. No dobra, no tytan się przyda.
Niech będzie. Tytan się przyda, tytan to tytan. To, że jeszcze nie mamy żadnego, żadnej skrzynki na tym naszym Signajdzie, no ale no wiadomo, to dopiero chyba później nam dojdą takie ładne rzeczy. A, 30 sekund, spoko luz. A co ja mówiłem? A, o tym, że ostatnio oglądałem sobie jakiś tam film na YouTubie i zauważyłem, że ludzie cenzurują już nawet takie coś, takie słowa jak alkohol i tak dalej. Kurwa, no naprawdę aż tak się boicie tej cholernej monetyzacji, że takie nawet rzeczy już cenzurujecie? Kurde, no to jest po prostu dramat, no. Ja tu nieraz, wiecie, pisałem nawet na tych naszych miniaturkach i tak dalej, że nie wiem, morduję florę i faunę, no jakoś tak, no wiecie, ja się tego nie boję, totalnie się tego nie boję, no będzie demonetyzacja, to najwyżej sobie to wytnę chwilowo i tyle. Ale naprawdę to już po prostu, już, jak będzie must have, nie? Już będę musiał. Ja tak nie muszę, to tego nie robię i po prostu śmiać mi się chce, że tacy więksi youtuberzy aż tak po prostu się boją tego algorytmu, tej cenzury. Wiecie, to troszeczkę też inna sytuacja, no bo YouTube to jest moje hobby. Hobby, z którego w sumie nie mam żadnej kasy, no mamy dwóch wspierających Deviko i naszego króliczka. Ale wiecie, to nie jest moje główne źródło dochodu. I w sumie dobrze. Bo gdyby to było moje główne źródło dochodu, to być może, nie mówię, że tak by było, ale być może też bym się tak samo srał jak i oni. Więc coś za coś. Wejdźmy sobie tutaj, bo widzę, że jest jakieś przejście. Wow, ale mnie wzięło pod kółko. Bo tu nas chyba nie było. A no chyba nie. Trochę mało widać w tym nie Siglaj, jest Imofie. Ja powiedziałem wcześniej Siglaj, tak samo. Co my tu mamy? Cargo. Ładuneczek. Wąż rzeczny niebezpieczny. Nóż, nie zawaham się go użyć. Kurwa, myślałem, że to już ten wąż. A to tylko nasz Simow. To 300 metrów, jak możemy nurkować, to jest luz bez rzeczki. Choć się wąże nie boję. Co mi ten wąż może zrobić? No może w dupę ukąsić tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie w dupę ukąsić. No, więc moi drodzy, tak to wygląda. Nie wolno się bać algorytmów YouTube'a. Przynajmniej ja tak do tego podchodzę. Lepiej iść, że tak powiem, na halę produkcyjną pracować, niż kurwa się bać jakiegoś algorytmu. Ja jestem tego zdania. Czy my tu byliśmy? A, wąż rzeczny jest! Ileś ty mi uchapał! Odignuju! On? A my tu byliśmy. To zejście. Patrzcie, jaki dzik. Jaki dzik. A Shiro sobie nie wziął oczywiście żadnej apteczki. Shiro jest głupi. Czasem. No dobra, no tutaj byliśmy chyba. I tak mi się ukojarzy, że tu byliśmy. Jakiś hamulec by przydał. Ło, no tak, oczywiście. Byliśmy tu, dobra. Ja nie idę, bo zaraz się utopię, albo coś innego zrobię. Okej, no to tak. Ta baza tutaj jest już również przez nas sprawdzona. Coś tam mi harczy, warczy, ale spoko. 100 metrów? O, wy dziadyki. Na czołowe chcesz? Proszę bardzo. Bolała dupa, co? Bolała go dupa. Pokazuje 100 metrów, no ale to jest 671 metrów. Czemu mi to pokazuje 100 metrów? Że nie rozumiem tego systemu, naprawdę. Proponowana baza Degassi.
mapa mi sporo życia ratuje. Zielonkawe, zielonkawe. Ech, włącz mi to. To wyłączamy również. Dobra, czyli tu żeśmy już byli. Wypływamy sobie na powierzchnię. Czy ja wziąłem sobie dodatkowe ogniwo? Wziąłem dodatkowe ogniwo. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy to jest jedno potrzebne, czy więcej. Au! To już bolało. 64%. Shit. Dobra, kolejne. Tam jest załoga zgłasza uszkodzenie skutera Seaglide. Tam byliśmy na pewno. To tu byliśmy na 100%, bo to pamiętam. No i mamy dwa zejścia, w których raczej nie byliśmy. 1100 i 1300. 13, 19, no 13, szczęśliwa liczba. 12, przepraszam, kurwa, to nieszczęśliwa. Nie no, żarcik. I lecimy. Pragnę wam, moi drodzy, przypomnieć, że osoby wspierające, a tam bodajże od 8 czy 9 zł można już być tym wspierającym. Osoby wspierające mają szybciej odcinki. Jeżeli w ogóle coś sobie nagrywam, to zazwyczaj wrzucam sobie, nawet czasem bez tytułu, bez niczego, bez miniaturki, wrzucam sobie to po prostu na YouTube'a, żebyście nie wiedzieli. Nie dochodzi o to, że po prostu jak ja to wrzucam, to czasem mogę nawet miniaturkę w pracy zrobić. Inaczej, nie zrobić, bo jak ktoś to będzie oglądał, to mnie zabije. Mogę ją wrzucić, bo mam zrobioną najczęściej. Po prostu czasem łatwiej jest mi, jak się film, że tak powiem, tam konwertuje, bo w YouTube to czasem długo trwa. Do czasem potrafię po prostu sobie, wiecie, później to porzucać. Więc szefie, jeżeli to oglądasz, to wcale nie jest tak, że ja to rzucę na godzinach pracy. Nie jest tak, że jak programuję to po prostu, wiesz, no, sobie wrzucam. Ale się wkopałem. Nie no, chyba z prezesu dwie osoby wiedzą, że nagrywam cokolwiek. I niech tak pozostanie. Mam nadzieję, że te dwie osoby będą lojalne dosyć. Dobra, kolejna bateryjka. Wiecie, szukam części do cyklopa. O, Baby Shark. On jest dosyć niebezpieczny. Złomix. Działko grawitacyjne to nene. Wiecie, bo wiem, że ogólnie do cyklopa to są właśnie takie śmieci leżące. Sekundę myślałem, że umieram. Szczęście tak się nie stało. A to jest czwóreczka. To my tu byliśmy nawet niedawno. Dzień dobry. Łącz mi światełka. Lecimy do kapsuły 12. Ta kapsuła 12. Tak mi się wydaje. O, shit. Dużo stworków. Kapsuła 12 jest bodajże na miejscu żerowania lewiatana. To wygląda jak część D. Kadłub cyklopa. 1 na 3. O, mogę zrobić self-healing. Znaczy self-scanning. Infekcja. No i dupa. Mówili, nie wkładaj w każdą dziurę. Dobra. Kolejny kadłub cyklopka. 2 na 3. Kurde. Może. Jakbyśmy się dobrze spieli. To przez jakieś 2-3 odcinki. Być może. Tylko cyklopa byśmy złożyli. Jak to sobie patrzę, sprawdzam. Kurczę, ale powiem wam, że graficznie naprawdę Subnautica jak na swoje lata. Ten swój styl graficzny to był piękny. Mnie naprawdę jest ciężko zaskoczyć i zachwycić grafiką. Ja jestem w ogóle z tej
tak bym mostka, świetnie. Jestem tego typu graczem, który nie patrzy na grafikę. Naprawdę, ja w Minecrafta, Boże, ile się w życiu nagrałem. Dla mnie liczy się fabuła. Stricte dla mnie liczy się fabuła. Ale no nie powiem, no jak coś... O, statek wykręca, świetnie. Coś jest fajnego, ładnie graficznego, to oczywiście to cieszy oko. To cieszy oko. Albo to jest jajo, albo to jest coś dziwnego. Jajo. Jajo mnie nie interesuje. No, więc oczywiście jak coś jest ładnego i naprawdę dobrze zrobionego, to to cieszy oko. Ja mówię, że nie. Lubię jak jest dobra grafika i jak jest po prostu dobry gameplay. No mówię, najczęściej niestety nie można mieć wszystkiego. Pamiętam bym mostka. To już będzie trzeci chyba. DC. Dobra. To tu już mamy. Cały czas coś nawalam. Nie wiem w co, ale w coś nawalam. Jakaś sól. Oby tylko lewiatana nie przywołać. Czym ty kurwa jesteś? Muszę dyskonować. Rekin pancerny! Mam cię. Zeskanowałem. To wygląda niebezpiecznie. Też wygląda niebezpiecznie. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Mam tylko nadzieję, że ty nie zechcesz spotkania bliższego ze mną. Bo myślę, że ani mi, ani tobie nie wyjdzie to na dobre. Po pierwsze, jestem metalowy, więc zęby będą boleć. A mnie będzie bolał kadłub. Jest też niedobrze. Pytanie, kto na tym gorzej wyjdzie? No zapewne ja. Zapewne ja. Okej. Okay. Jesteśmy już blisko. Jest kapsuła 12 obok fajnego gejzerka. Obok fajnego gejzerka. Ups, naprawmy sobie Simofa, bla bla bla. Te wybuchy, kurwa macio, nie. Proszę ode mnie odejść. Biednik oficjalny ma tylko ten jego z kapsuły linkowej 12. To jest apteczka? Apteczka, której podnieść nie mogę niestety. Już to jest? Aha, coś co mam. Działko impulsowe. No cóż. Ale i tak mostek mamy. Dobra, zobaczmy sobie przy okazji, moi drodzy, jak wygląda nasza mapka, bo jestem ciekaw. Wrak. Kurwa, to jest piękne. Obszar cieplny. Wrak, no kurde, naprawdę mapa do tej gry to powinien być taki priorytet. Serio, podoba mi się to. Okej, okay, widzę, że już... Au! Coś mi zawaliło. Rekin! Spokój ty się, gnoju! Mogę się wynurzyć? Mogę, no właśnie, i zobaczcie, to jest piękne. Jesteśmy naprawdę daleko od powierzchni. Jest ciemno. Wiadomo, że no, woda zakłóca przejście promieni słonecznych. Jest coś pięknego. Czym bliżej jesteśmy płcizny, tym jest po prostu jaśniej i tak dalej. Woda jest klarowna, przezroczysta. Coś pięknego. Oj, nóż żarowy. Ciekawe. Dobra, tylko tak, chcę zobaczyć, co z tym cyklopem. Potrzebujemy jeszcze schemat silnika 2. Jeden schemat kadłuba. I tyle. I będzie. Wracamy w dół. Szkoda, że nie mamy tradyjka. Mogli sobie posłuchać muzyczki. Byśmy mogli sobie posłuchać muzyczki. No właśnie, ale to o tym właśnie do was cały czas mówię, że tak naprawdę te wszystkie gameplaye, które tutaj mamy. Okej.
to było to. Tak naprawdę, no, tego byście nie zobaczyli, jeżeli chodzi o wewnętrzny gameplay. Tego by nie było. Bo ja bym to oczywiście wyciął. Ja bym to oczywiście wyciął, więc no mówię, no coś za coś. Czy to się coś nie pojebało? Wydaje mi się, że tak. Okazuje się, że niby nasza kapsuła jest na długości 1400 metrów. I nie mówię, że to nie jest możliwe, ale na pewno nie na takiej głębokości. Na pewno nie na takiej głębokości. Kolejne jakieś opancerzone dziady. No wy mnie interesujecie, ja bym was zeskanął, ale wy wydajecie się dosyć niebezpieczni. Być może jakby miał cyklopa, to być może wtedy tak. Ile to jest surowcy? Uhuhu. Ty wyglądasz jak fragment czegoś, co potrzebuję. Fragment stacji dokującej, ale to już mamy. To już nie potrzebuję. Tego już nie potrzeba. Dobra, no musimy iść teraz w tą stronę. Podróżujemy teraz po głębinach całkowicie. Do kolejnej ekostworzenia. Kolejne ekostworzenia. To wygląda jak fragment kadłuba. I to już mamy. To już mamy. To też wygląda jak jakiś fragment i to już chyba nie nawet, to już nie będzie chyba kadłub nawet. Stacja dokująca. Fuck me. Napraw to. Dobra, chodźmy. Dzień dobry. Jakiś fragment? Cokolwiek? Nic? Oprócz wybijania flory i fauny? Chyba nie, kolejny fragment kadłubu, no oczywiście. Welcome aboard, Captain. Dziękuję, witam. To jest też jajko. Jajka już mam. Dobra, tutaj też nic nie widzę. Jut. O, jakiś ty ładny. Jakiś ty ładny. Czemu 76 tylko procent? Czyż był ładny i niebezpieczny? Być może, być może. To coś chyba było, o właśnie jest, ale to też chyba fragment kadłuba C. To może nie być. Kadłub też. Miedziucha się przyda. Miedziucha się przyda i tu już też nic nie ma. W ogóle zobaczcie, jak jasno się zrobiło. To już jest oszukane, bo tu jest 160 metrów. To nie powinno być tak jasno chyba. Przed chwilą mówiłem, że gra jest realistyczna i gra teraz przestała być realistyczna. Aczkolwiek, no nie jestem... Jak nazywa osoba, która się głębinami zajmuje? No właśnie, ciekawe. Musiałbym sprawdzić. Czy my coś tu mamy? Coś tu jest. I płyny musimy sobie uzupełnić. Palnik laserowy. Naprawmy. Oj, dobrze, że ja to wziąłem. Oj, dobrze, że to wziąłem. Prosili nas o uzupełnienie płynów. No dobra, uzupełnimy sobie te płyny. Bla, bla, bla. Topijemy, topijemy. Sobie zjemy. Czy my coś tu mamy ciekawego? Czy my tu byliśmy? Czy ten pan i pani? Fragment sterowni skanującej. To już też mamy. Tyk. Coś, cokolwiek innego? Fragment sterowni. O nie. Koszne odpady jądrowe. Biohazard. I rzeczy wizualne nam się tutaj trafiają, no. O Jezu, baby shark. Drugi baby shark. Nope, nope, nope. Nope, it's Jack Chesna. Proszę mnie tu nie atakować, bo ja nie jestem do jedzenia. To ja jem. A nie mnie jedzą.
barykady. Tam są. Dobra, moi drodzy, ale widzę, że mamy 45 minut rozgrywki. Mamy 45 minut rozgrywki. Ej, to jest ładne. Ale to już nawet mam. Ło! Ja to mogę zebrać. O, to teraz mnie zaskoczyło. A co to w sumie wolnałem dla jajec. I wyszło jak wyszło. Widzę, że moja kapsułka też się podniosła. No dobrze. No nie dobrze. Raczej cyklopa już nie znajdziemy. Uuu. Ja cię mam. Fragment pułapki grawitacyjnej. Mam cię. A to cię wyrzucę. I co teraz? Tu nic. Tu nic. Ta pułapka grawitacyjna, ale to też mnie nie interera, ani kici kici. Ojojoj. Pęcherzówki tam spływają. Ale pęcherzówek też mamy sporo, zresztą łatwo jest je złapać w tej chwili. Cóż to jest? Fragment. Ej, to był inny fragment. Z jakiego dystansu ja mogę to skanować? Kurde. Zobaczcie. Czy wcześniej tak było? Nie jestem pewny. To też złomu mi tak nie wyszukuje. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Subnautica. Oczywiście te moje zmiany jeszcze sobie zajdą, bo ja dzisiaj sobie nagram więcej odcinków, żeby wam móc już trochę puszczać tych naszych odcineczków, mimo iż są z zapasem, to przynajmniej osoby wspierające będą mogły sobie trochę nadrabiać, nie? Właśnie, właśnie. Więc zapraszam was jeszcze raz do wspierania. Trzymajcie się jeszcze, no i co? Hej, hej!